Po 5 rundach moja sytuacja turniejowa była dosyć komfortowa. Miałem 4,5 z 5. Wszystkich przeciwników, których uznawałem za teoretycznie najsilniejszych, miałem już za sobą. I w tym momencie, żeby zrobić normę, potrzebowałem zrobić 2,5 z 4. Na średnim rankingu około 2,180, więc było to zdecydowanie, przynajmniej w teorii, łatwiejsze do osiągnięcia niż wynik, który zrobiłem w pierwszych 5 rundach. W każdym razie w rundzie numer 6 grałem z juniorem, który przez pierwsze kilka rund zaobserwowałem, że bardzo daleko się przygotowywał. Przygotowania mu przeważnie wchodziły i białymi i czarnymi naprawdę odklepywał do 15-20 ruchu w niektórych partiach. I z tego przygotowania w ogóle pierwsze 4 partie udało mu się wygrać. W piątej przegrał i stwierdziłem, że nie chcę podzielić losu przeciwników z moich pierwszych 4 rund i nie pozwolę mu przygotować się na mnie, a nawet jeżeli to zrobi, zagram taki wariant, w którym to przygotowanie da mu co najwyżej przyjemniejszą pozycję, a nie jakoś wygraną, albo że będę miał duże problemy do rozwiązania przy szachownicy. Więc po jego E4 miałem w sumie kilka opcji. Stwierdziłem, że C5 i E5 nie będę grał, bo na pewno to popatrzy. Pirce też myślę, że mógł popatrzeć, bo grywałem go ostatnio, więc stwierdziłem, że czas na wariant, który grywałem 1,5-2 lata temu i zagrałem Alechina. Jeśli była w tym turnieju jakaś partia, w której Alechina powinienem zagrać, no to była to zdecydowanie ta partia. Także w ogóle po skoczek F6 mój przeciwnik był dosyć zniesmaczony. Widać było, że nie weszło mu przygotowanie, ale po chwili się ogarnął i graliśmy normalnie. Tak zwany nowoczesny wariant w Alechinie. Białe grają skoczek F3, biją na E5 skoczkiem. Gonię CF5, roszada, wyprowadzam gońca i w tym momencie skoczek D7. Tutaj głównym ruchem jest skoczek F3 z dalszymi ideami typu A3, C4. Przeciwnik zbił na D7, co jest zupełnie inną historią i uważam, że jest to ruch niedokładny. W momencie, gdy mam mało przestrzeni, wymiana jednej pary figur jest zdecydowanie mi na rękę. W tym momencie już wiem, gdzie moje figury mają stać. Moje następne ruchy to będzie E6, goniec E7 lub goniec D6, H6, roszada z całkiem akceptowalną pozycją. Przeciwnik zagrał A3. Jeżeli C4 od razu, to skoczek B4 i problemy się robią tutaj na polu C2. Jeśli skoczek C3, to skoczek C2 i pionek na D4 podwisa, więc A3 jak najbardziej słuszne. E6, C4, skoczek F6. Nie ma sensu iść na B6, ten skoczek tutaj nie będzie nic robił. Jego miejsce jest na F6. I gonię C7. Goniec D6 również dopuszczalny, ale uważam, że na E7 ten goniec stoi lepiej. Nie przeszkadza hetmanowi w atakowaniu pola D4. Goniec F3. Wyprowadza przeciwnik figurę. Tutaj w ogóle zamiast gonię C7 rozważałem, żeby od razu zagrać skoczek E4. Wymieniając kolejną parę skoczków. I stwierdziłem, że zagram gonię C7 i wtedy się pomyślę, czy wtedy zagrać ten skoczek E4. W momencie, gdy przeciwnik zagrał goniec F3, okazało się, że już jest to niemożliwe i po prostu te szanse straciłem. Nie wiem, czy było to dobre posunięcie, ale na pewno warto było to rozważyć. Roszada H3, wieża FD8 z atakiem na punkt D4. Goniec E3, H6, wieża C1. I tutaj zagrałem skoczek H7. Warte rozważenia było również E5 z ideą, że jeśli D bije E5, to hetman E6 i tutaj zaczyna się robić trochę zamęt na szachownicy. Prawdopodobnie białe musi zagrać goniec D4, gram wtedy coś powiedzmy w stylu C5, może goniec C5 i powód, dlaczego na to nie poszedłem, jest taki, że tak jak mówiłem, z przeciwnikiem nie chciałem grać na ostro, nie chciałem wpaść mu w przygotowanie i wolałem spróbować ograć go pozycyjnie. Więc skoczek H7, goniec G4, zbiłem, w ogóle ten ruch goniec G4 mi się nie podoba, ponieważ znowu wymieniłem parę figur. I możemy sobie wyobrazić, że jeżeli wymienione by zostały jeszcze skoczki, to wtedy stawiam powiedzmy gońca na F6 i powiedzmy wieżę na D7, drugą wieżę na D8 i hetmana gdzieś tam na A5, na B6 i nagle na ten punkt D4 mogę zacząć napadać. Więc tutaj wymiany figur są mi na rękę, dlatego że moja pozycja jest bardzo solidna. W tym momencie wisi pionek na H6, więc zagrałem król H8, profilaktycznie zszedłem z związania, wieża D1, koń F6, hetman F3. I tutaj uważam, że bardzo silne posunięcie B5, może nie jest to posunięcie, które daje mi przewagę, ale już powoduje, że białe zaczynają tracić tak zwany wątek tutaj, ponieważ po pierwsze, jeśli zbije na B5 tak jak w partii, to za chwilę zobaczymy, a po drugie nie może zagrać B3, żeby utrzymać tę strukturę, ponieważ w tym momencie pionek wisi na A3. Dlatego to B5 było dobre w tym momencie, jak już wieża była na C1. Wcześniej rozważałem takie opcje, jak wieża stała jeszcze na A1 tutaj, ale wtedy jakbym zagrał wieżę C8, B5, to wtedy to B3 nie jest, to po B3 już to B5 nie jest takie skuteczne, więc przejdźmy do momentu, kiedy stanę w partii. I tutaj oczywiście biały musi zagrać albo C bije B5, albo D5,
Jeśli zagra d5, no to wtedy e bije d5 i może nie będzie to zdrowy pionek więcej, bo biały prawdopodobnie będzie mógł tego pionka odbić, ale czarny już nie ma w tej pozycji żadnych, no na pewno żadnych problemów, ponieważ dużo pionków się wymieniło i jest to na pewno ok pozycja dla czarnych. Przeciwnik zagrał c bije b5 i w tym momencie możemy zauważyć, że ten punkt d5 już jest przygotowany do wtargnięcia mojego skoczka. Może jeszcze nie w tym momencie, ponieważ podwisa mi pionek na f7, ale jest to już pewna idea, że przejąłem to białe pole w centrum i na pewno w tym momencie czarny nie stoi już gorzej, a podczas partii czułem się bardzo pewnie w tym momencie. Goniec f4, wieża c8, wyprowadziłem ostatnią figurę do gry. Goniec e5, król h8, zszedłem profilaktycznie z tej przekątnej tego gońca. Jednocześnie jak już goniec nie stoi na f4 i hetman na g4, stwierdziłem, że król na g8 będzie stał lepiej, ponieważ już mi żadne pionki na h6 nie podwisają. Hetman g3, koń h5. Tutaj stwierdziłem, że troszeczkę się podroczę z moim przeciwnikiem i może zasugeruję mu, że chcę remisować, mimo że próbowałem grać na wygraną. Tak jak mówiłem podczas poprzedniej partii, podczas analiz pierwszych rund, że zapisałem sobie, że grać na wygraną w każdej sytuacji, no chyba że będzie to słaba sytuacja, tak jak w czwartej rundzie. Hetman b7 z dalszą kontrolą białych pól w centrum. F3. Przeciwnik chce zagrać skoczek E4 i dać mi mata na G7. Także skoczek H5 znowu i teraz tu już się zastanawiałem przypadkiem, czy nie powtarzać. Ale stwierdziłem, że jeszcze ciekawą próbą do gry na wygraną jest tutaj zagranie G6, więc zagrałem właśnie w ten sposób. Hetman E4. Dosyć dobry ruch. I teraz przeciwnik odbił skoczkiem. Po partii patrzyliśmy, co by się stało, jakby odbił pionkiem. Miałem tutaj przygotowany ruch goniec G5. Powiedzmy, biały gra wieża B1, F6 i po odejściu gońca jest szach na E3 i pionek na D4 jest słaby. Ja również tracę na B5, więc sytuacja znów dosyć ostra. Moje pionki na skrzydle królewskie nie wyglądają zbyt dobrze, ale uważam, że tutaj czarne miałyby swoje szanse i na pewno nie stałem tutaj gorzej. Przeciwnik zbił skoczkiem. F5, przeganiając skoczka z centrum. Skoczek C3, goniec G5 z atakiem na wieżę. Wieża C2. Idea była taka, żeby wymusić albo odejście wieży na słabą pozycję na B1 lub na A1, albo po wieża C2, żeby ten pionek na B5 nie podwisał. W tym momencie pionek nie wisi, ponieważ jest to związanie. Król F7, G4 i tutaj mało brakowało, a nie zrobiłbym czegoś dosyć głupiego, ponieważ miałem tutaj przygotowany ruch goniec F6, a nie skoczek F6, albo ewentualnie goniec F4, ale zobaczyłem, że po GH goniec E5, taka była właśnie idea. Teraz jeśli zbije biały D bije E5, to wieża D1, skoczek D1, wieża C2 z wygraną pozycją. Ale problem polega na tym, że po G bije H5, goniec E5, jest H bije G6 i nie mogę zagrać król G6, bo po wieża G2 odchodzę królem i teraz już można bić na E5, ponieważ po wieża D2, skoczek D1, wieża D1, skoczek D1, wieża C1, wieża D2 i białe wygrywają. Można również po H bije G6 zagrać król G7, ale no to już po królu F1 to już jest inna historia i ta pozycja jest dosyć dziwna. Odbijam pionka na D4, ten na G6 jest słaby, ale nie chciałem na to iść z daleka, nie podobało mi się to. Więc stwierdziłem, że zagram po prostu najprościej na świecie skoczek F6 i teraz po F4, goniec H4. Również skoczek D7 rozważałem, znowu z takimi ideami, że jak tutaj to tutaj i teraz jeśli biały zbije na H6, to jest ruch skoczek F3, ale też nie chciałem iść na tę pozycję, stwierdziłem, że goniec H4 jest dużo prostsze. Przeciwnik uważam, że zrobił tutaj małą niedokładność, otwarcie linii G jest zdecydowanie mi na rękę, ponieważ jego król na G1 jest trochę słabszy niż mój na F7 w tym momencie. Wieża C na D2, A6 i tutaj uważam, że dobry ruch mojego przeciwnika. Gdyby nie zagrał D5, to ja gram skoczek D5 i uważam, że czarny stoi już przyjemniej. Może nie jest to lepsza pozycja, ale na pewno jest przyjemniejsza do gry, szczególnie, że wszystkie pionki w centrum są na czarnych polach i jego goniec, który dosyć ładnie wygląda na E5, ale nic nie robi za bardzo. Więc D5 zdecydowanie dobra próba gry o wyrównanie. Tutaj E bije D5, goniec F6, goniec F6, skoczek bije D5 i ta pozycja jest obiektywnie równa. Przegrałem A5, z tego względu, że ewentualnie jeśli białych zbije mi, powiedzmy, zróbmy taki ruch, żeby pokazać, o co mi chodzi. Skoczek F6, wieża D2, król F6.
I teraz po wieża D6, powiedzmy król E7, wieża A6. Ta pozycja na pewno nie jest gorsza dla mnie po wieża C1 i wieża C2, ale z racji, że stwierdziłem, że popróbuję jeszcze grać na wygraną, to zagrałem A5. Właśnie z tego względu, że jak zbije mi przeciwnik na F6, to bije na D2 i ta wieżówka również jest remisowa. Powiedzmy skoczek F6, wieża D2, wieża D2, król F6 i na przykład, nie wiem, król F2. I ta wieżówka też jest remisowa, tylko może się bał czegoś takiego mój przeciwnik, że będę miał tutaj aktywną wieżę, zagram jakieś B4. Aczkolwiek przy nawet dosyć miernej technice powinna to być dosyć łatwo obroniona końcówka. Przeciwnik za to zagrał król F2, dałem mu szacha, król F1. Jeśli król F3, no to już po wieżę G8 zaczynają się tam małe, drobne problemiki, ponieważ wisi szach na G3, a po wieża G2 jest bicie, bicie i wieża C2. I zdobywam pionka na B2, także już po tym szachu przeciwnik odszedł na F1 i teraz zagrałem wieża C4 z taką ideą, że jeśli ruszy się skoczek, to spada pionek na F4. A też moją ideą było to, że jak przeciwnik zagra B3, to wrócę wieżą gdziekolwiek, na C6 na przykład, albo na C8 nawet. I wtedy jak skoczek odejdzie z centrum, to pole na C3 może mi się bardzo przydać dla wieży, ponieważ wszystkie jego pionki są słabe na trzeciej linii i mógłbym to w jakiś sposób wykorzystać. Przeciwnik zagrał wieża D4, proponując remis. No ja zbiłem i goniec F6 i nagle się okazuje, że zostaje w wieżówce bez pionka, która obiektywnie powinna być przegrana. Aczkolwiek po króle 2 napisałem sobie taki komentarz, nie spieszyć się, i to był niestety to komentarz, który napisałem po partii. Powinienem tutaj zdecydowanie zagrać coś w stylu król E6, król D6, król C6 i wtedy dopiero zacząć maszerować tymi pionkami. Jednak ja zobaczyłem tutaj pewną ideę, która z daleka wyglądała tak, jakby wygrywała. I nawet w tym momencie nie mogę mieć do siebie pretensji, że zagrałem to, co zagrałem. Bo zagrałem B4, AB i wieża B5. I doliczyłem dosyć daleko, ponieważ widziałem, że po król E3 gram wieża B4 i po wieża C2 daję szacha i gram wieża E6. I najpierw pokażę, co poszło w partii. Mój przeciwnik zagrał wieża C5, wieża A6, zbił na F5 i po król G6 wrócił. Nastąpiło A4, wieża B2, A3, wieża A2, król F5, król G3 i po wieża A4 mamy pozycję, którą nazywamy zugzwangiem, czyli biały musi wykonać posunięcie, które jest dla niego niekorzystne. Czyli na przykład jeśli zagra powiedzmy H4, no to ja najprościej zagram H5 i w tym momencie jeśli król odejdzie na linię F, zbije pionka na F4 z szachem, wrócę wieżą na A4, i przejdę królem do pionka na A i doprowadzę go do pola przemiany. Jeśli nastąpi powiedzmy odejście na H4, tak jak w partii, zbiję królem i po król H5 mogę zagrać wieża A6 z planem pójścia królem na hetmańskie i dorobienia pionka. Więc przeciwnik zagrał dosyć słabo i partię udało mi się wygrać. Teraz w jaki sposób można było obronić tę pozycję? To w ogóle jest dla mnie, to było dla mnie dosyć niesamowite odkrycie. W partii widziałem wieża C7, wieża E7. Stwierdziłem, że po wieża C5 jest to samo, co poszło w partii. Totalnie nie doceniłem ruchu wieża C6. Widziałem go z daleka, ale stwierdziłem, że wzięcie tego pionka na H6 jest bez sensu, ponieważ ten pionek na F wygląda tak, jakby był ważniejszy, więc nawet tego długo nie liczyłem. Po wieża H6 okazuje się, że jest ruch król G7, wieża C6, A4, wieża C2, A3, wieża A2. I stwierdziłem, że jest to pozycja bardzo podobna do tej pozycji w partii. Z tym, że jest tutaj dosyć jedna kluczowa, zasadnicza i wręcz niesamowita różnica. Planowałem zagrać coś w stylu król F6, H4, król E6 z groźbą przejścia mojego króla i stwierdziłem, że jeśli biały na przykład będzie stał w miejscu, to jest król D5 i idę doprowadzić pionka do pola przemiany. I jeśli zagra H5, no to wtedy wracam królem. Powiedzmy król H4, gdzieś tutaj, król tutaj, tutaj, tutaj i stwierdziłem, że jest to wygrana pozycja. Czego nie zauważyłem, to, że w pewnym momencie mój przeciwnik może zagrać tak, tak, tak i w tym momencie dosyć kluczowy ruch, powiedzmy ja gram wieża A6 i jest wieża bije A3.
czego z daleka zupełnie nie widziałem. Bardzo łatwy motyw do przeoczenia, szczególnie że wariant, na który poszedłem, zaczął się powiedzmy 15-16 ruchów wcześniej i no nie widziałem z daleka tego pata, że jest możliwe, żeby taka pozycja stanęła. Także to była możliwość mojego przeciwnika na uratowanie partii, której nie widział, no i też do niego nie można mieć pretensji, bo nie jest to może łatwe, szczególnie jak się ma 14 lat, żeby znaleźć taki motyw, ponieważ będąc młodym jednak bardziej się skupiamy na taktyce i właśnie na debiutach niż na jakichś końcówkach, które przynajmniej jak ja byłem w tym wieku, to wydawały mi się strasznie nudne, nawet te najprostsze. No i mówię, no ten motyw łatwo było przeoczyć, także trochę szczęśliwe zwycięstwo. Ale też wydaje mi się, że każda szansa, jaka była w partii, może nie wykorzystana w 100%, ale że odrzuciłem remis kilka razy i zaprocentowało to zwycięstwem. Także mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w kolejnych rundach.